Siemaneczko, z tej strony Rujadek, no i dzisiaj pogramy sobie w Farmy Simulator 2017. Szykuję się mega sera, bo mamy dużo potrzebowane na wełnę. A ja właśnie w kolejnych odcinkach robiłem sobie tą wełnę. Robiłem spadę na przyczepę. Kładłem na przyczepę i myślę, że dobrze by było, żeby ją strzelać. Tu jest wyżej. Tutaj wkłaść. Tak, tak. Wyżej. Oj, wsiadła. Dobra. Mamy jeszcze dwa wełny. No te połówkę też wezmę. Te połówkę też wezmę. Ja zrobię tam. Zastępowałem sobie czas, bo nie chcę, żeby mi promocja minęła. Bierzemy sobie kolejną wełnę. Tak. Teraz się ledwo trzyma. Ale myślę, że trzyma się. Tu jest. Gdzie mam kłaść? Na początek może. Do góry. Hop, do tyłu. Nie, żeby dobrze było. Tak, spuść, dobra. Jeszcze nam jedna została. Szkoda, ile wyjdzie. Hajsu z tej wełny. Tej wełny na pewno będzie mało hajsu, ale sądzę, że już mam, to sprzedam sobie ją. Wyruszyłem. Dobra. Tym matowaczem to znaczy nie pójdę. Chciałem kupić ładowarz czołowy, ale już się odmyśliłem. To się ledwo trzyma. Do góry. Bo tak. Dobra. I tak opuść to. I spadło. Ja chciałem to podnieść teraz tylko. Światełka. Za wysoko było. Dobra jest. Dobra. Łapko. Łapko zapalny. I teraz widzimy wysarta. Nie. Do tyłu. Mogę tylko sobie tylko położyć go. Bo stamtąd wpadnie. Dobrze. O, jak idealnie się włożyło. Dobra. Tym już zrobione wszystko jest. Zobaczymy, co uwierzę słuchać. Mają sporo wszystkiego. Także spoko. Tu już sprzedałem. Ten robi. Ten też robi. Więc sobie tu odwrócimy i jedziemy sobie spierdolone. To dalej weł. Lepiej jechać tym turem, nie. Tu chyba przyczep. Dalej mi zobaczymy, co się zostało. Nic się nie stało. Mamy, żeby się trzymać. Tą trasą tu przedtem. Już nie narzędzie. O, to się tu duża. Tu wyżej robi, niżej. Wyżej. Po prostu idziemy szpilę do zboża. Zbim narzędzia. Czy się poszło? Nie, nic mi nie spadło, bo już mi tam nie spadło coś.
To z tyłu widzę. W sumie to wiem, ciekawe ile będzie hajsu z tego. Jestem właśnie ciekawy. Czy będzie na kolejny wiatrak, tak jak Royat lubi wiatrak w skrajnie farmingu. Jedziemy. Po co ja wyszłam? 13 ton wełny. Kurde. 13 ton, a za... Czy płaci za to, czy za... Czy płaci za to, czy za jedną wełnę? Dobra, nieważne. Nawet nie wiem. To mnie nigdy nie obchodzi, ale... No nie, to jest już zmieniono wejścia. Opaj, żeby nie zrobić jako szalta. Przed tą górą. Tutaj pojedziemy sobie raz. Tutaj i sprzedajemy wełnę. O, bardziej. Wełna się rusza. Sprzedajemy. Niech się sprzedaje, bo ładnie. Widzę to, co mnie robi. I tutaj nie zacznie robić pracownik. Widzę, że to już urosło. Dobra. Zobaczmy, zobaczmy, czy da się sprzedaje. Łopanie się sprzedaje. To jeszcze nie... pięknie. Pięknie. Pięknie, czy idzie? Czy nie będzie obniżka cen? Tutaj jeszcze musimy przejechać. To jest dużo sprzedają, tak? Ciekawe, ile wyjdzie te wełny. Okej. Ale nie będę patrzył, jak się sprzedają wełny. Po prostu pojadę sobie do tej farmy. Niech się to przyjdzie. Pojadę sobie tymi belami, trawy, słomy. I też pójdę sprzedawać słomę. Dobra, musimy to jeszcze opuścić. I tutaj właśnie się robi ciekawe. No. Bo to jeszcze musi się zadziałać, tak? Ale to wolno idzie. I teraz co? Ładnie. 278 tysięcy za belę. Dobra. A mamy jeszcze tego więcej towarów. Jeszcze 3 bele i pół. To by się tu zastosowała gra. Dobra. Jedziemy. Sprzedajemy te bele trawy. Chodź. Te bele trawy tylko... Mam tylko te pole do owieczek. Nie, zastanawiam się, czy nie sprzedać tych owieczek. Teraz czekam na duże zapotrzebowanie na soję. Nie. Więc szykuję się ciekawie. Soi mam akurat sporo. Soi mam. No naprawdę sporo. A w magazynie mogę pomieścić? Ile? Magazyn 8 ton. Dobra, 800 ton mogę pomieścić w magazynie. Więc szykuję się ciekawe. Hop. Jeszcze 3, 4. Jeszcze 2. Jeszcze 2 będzie. No ładuj się, no szybciej.
A, po 16. No, pojdzie transportowo, jedziemy sobie znowu do Schwerpedbera. Czekaj, może przyspieszę czas. Przyspieszę czas, może zrobię tam. Jakiś pracownik już zrobił. Chyba. Przyspieszę czas, bo... Nie tak. Jest na maksa. Ten pracownik napełnił. Tutaj jeszcze dwa razy podjedzie. Szyb. I teraz ty szyba trzeba. Siebie. To jest fajna opcja. Fajnie, że na zrobionym polu sypiesz. Szyb. Tym bram już nie. Co? No nie wierzę, teraz mam... Na soję? Kto? Władza łamunkowy. Na... ile? 8 godzin to było? Nie wiem. Muszę zobaczyć w odcinku. Dobra, jestem teraz zdziwiony strasznie. Placa ładunkowy. Coś by tutaj nie pasi. Coś mi nie pasi. Czemu to jest praca ładunkowa, ale cena taka niska? Czy będzie jeszcze rosnąć ta cena? Wolhausen lub ten... Wolhausen... Wolhausen jest daleko. Cena chyba nie będzie rosła. Więc jeszcze poczekam. Tym co odjedziemy. Szybcie, ale co ja mam akurat sporo, ale czemu taka tania? Nie będę się sprzedawał tej soi. To jest droższe w tym. W innych sklepach. Mam światło. Jeszcze sobie sprawdzimy, podjedziemy. Podjedziemy sobie do tej farmy owieczek. Już tutaj. Drzewo. Tu farmy jest. Tutaj. Tak. Byłem tak samo, to zobaczę jak to wygląda. Jeszcze odpowiem. Co mi się daje, dobra. Wyłącz. Odwróć, dobra. Zobaczymy jak tam. No jest duże. No jest niby duże zapotrzebowanie, ale to mi nie ratuje. Dino jest drogie. Dino, może szpieram sobie zboża. Pensje w pracowniku, jeszcze przywód. Tu jest to, co się tam tu robi. Czy co on robi, tak? Teraz się mi to blokuje. Aha, bo on robi. Nie robi. Tak. Tutaj zostawi. Co ty zostało? Cóż. A przy tym nie robi. A zrobił już. Rozkładamy. To, bo nie warto. Ja jestem już. A na polu jest, no bo dobra, idziemy. Do farmy. Ja myślałem, że już przyjechałem do tej farmy. Tu jest
cyklu nie, no bo w kolejnym cyklu będziemy śpiewać Sojak. Widzę, że to jest nie. W kolejnym cyklu będziemy śpiewać Sojak, ale to w innym sklepie. No to jest tania cena, tania. Chyba, że zdrożeją. Chyba, że zdrożeje cena. To by było dość spoko. To ja właśnie lubię. Zgaduj. Cena jak to wygląda. Nie warto sprzedać te soi teraz. Cena nie rośnie. Teraz poczekam aż ten. Aż do 3000 zaraz wyrośnie. Ja stopuję grę. Nie sądzę, żeby to wzrosło. No widzę, że tutaj w restauracji jest dość spoko się robi. Restauracja, no ma. Do świtu jeszcze robimy. Przeładujemy te bele. Pobierzemy te bele jeszcze. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Cena, to no właśnie to pieniądze mi kompletowa za swoje te. Za swoje robienie. Gdzie tu pobieramy? Tu zrobiłem. No to ty co konkretowa. Tu też nie. Uj! Bingo. Cena jest okazyjna. Bierzemy sobie te bele i w kolejnym odcinku widzimy jeszcze raz soję. To będzie kolejny odcinek soi, ze szkodowania soi. No wydaje się to fajna cena, ale nie w tym odczuwaniu. Będę musiał szybko sprzedać soję. No. Nawet tą prawę sprzedam. Pracownik na końcu pracy, który to... Ty? A, bo ty zakończyłeś, tak? Widzę, co ty dużo zrobiłeś. Ciebie jeszcze nie będę zatrudniał. Na pewno nie będę zatrudniał. Skoczę te pole. Tu. Jak tam zepsuł? A ty zepsuł? Chyba nic to nie. Naładuj. W restauracji jest dużo przywołania bardziej. Bardziej bym się opłacał do restauracji jechać. Dobra, skidamy tę porę, te wełnę. Nie wełnę tylko bele trawy, bele słomy. Teraz będziemy tak. Dobra, i wycja transportowa. O, widzę, że sąsiad zasiał kukurydzę. To jest duży zarobek, jest wytraty. Przejadamy do walnej i te bele trawy.
I myślę, że możemy zakończyć odcinek. I teraz rośnie. Dobra. Na pewno się zrobi. No może poczekamy jakimś godzinę do odczuwania. Może będzie inna firma, co mi da więcej. Chyba też pytamy. Teraz rozładuj. Strona, strona. Ty może pójdźmy sobie na początek farmy. Na ten początek. Nie wiem, co on sobie robi. Pracownik. Szybko jedzie. Widzicie, że tak szybko może jechać. A tu jest pełno pola jest. Chęci już rosło. Dobrze, że nie ma opcji takiej, że usynanie roślin. To sobie olejemy. Znaczy nie chcę bawić z tym. No jak pracownik chce robić, to nie zrobi tego. To jeszcze sobie zapotkujemy i kończymy odcinek na ten moment. To jest nasz czwarty odcinek w tygodniu z serii tygodniowego farminga. Ale farm jest zarobiony. Jeszcze zobaczymy sobie zapotrzebowanie. O panie, to się rosło! Dobra, stój, stop czas. Bo tu już nie rośnie. Stop czas. I myślę, że teraz sobie pauzę zrobimy na wszelki wypadek. Pauza. Dobra. 3000. To będzie się działo. Ja już jestem uszykowany na duży zysk. Także myślę, że mogę się z wami pożegnać. Żegnam was Rojadek. Trzymajcie się. No i cześć. Do następnego odcinka. Pa!